Trochę byłem taki zdziwiony, że pan prezydent postarał się wykorzystać okazję, żeby wbić szpilę premierowi, powiedzieć, że to premier mu towarzyszy w tej wizycie, jest takim, no nie wiem, takim w drugim rzędzie. Jak tak? Małżonka. Czasami są okazje, które... Lepiej milczeć. Które trzeba wykorzystać po to, żeby pokazać, że jest się ponad bieżące konflikty. Ale to jest chyba normalne, że obaj panowie będą się starali pokazać jak najlepiej. Znaczy, że jeden albo drugi wygrał tę sytuację, bo spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, Andrzej Duda już powiedział, że powinniśmy mieć więcej wojsk amerykańskich w Polsce, na co Joe Biden odpowiedział, że nie uważa tak, że powinniśmy mieć więcej. Więc widać, że będzie tam jakaś gra toczona, jakieś może interesy polskie, rzeczywiście wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Ja bym chciał, żeby i prezydent, i premier grali dla Polski w tej sytuacji. Możemy się kłócić w środku, możemy się spierać. To jest naturalne. Tak? No, to są politycy wywodzący się z dwóch różnych obozów, ale w sytuacji międzynarodowej, w sytuacji wizyty w Białym Domu. No to jest jednak taki moment, kiedy trzeba wspólnie grać zarówno o polski interes, jak i o bezpieczeństwo w ogóle tej wschodniej flanki NATO. No to jest tutaj ja bym po prostu schował do kieszeni na chwilę. Tak, na serio. Oj, to ja uważam, że tutaj należy schować do kieszeni swoje ambicje, na chwilę zapomnieć o tych konfliktach, które są tutaj na miejscu i widzieć szerzej, widzieć w dłuższej perspektywie. Na tym mogą obie strony zyskać, bo to jest też to przekonanie, że pani redaktor słusznie powiedziała, tak się postrzega politykę, no bo ktoś musi zyskać, ktoś musi stracić. Czasami jest tak, że obie strony mogą zyskać.